Pani Reno, proszę powiedzieć, skąd Pani przyjechała i gdzie Pani wcześniej pracowała? Przyjechałam tutaj z Polski oczywiście, z miasta, które się nazywa Szczecin. Pracowałam w szkole podstawowej z dziećmi od klasy czwartej do szóstej. No i w tym roku przyjechałam tutaj do Mołdawii, żeby również uczyć i dzieci, i dorosłych. Języka polskiego oczywiście. A pracowała Pani również na Ukrainie. Teraz ma Pani doświadczenie tutaj w Mołdawii. Jaka jest motywacja osób, które się uczą języka polskiego? Zarówno na Ukrainie, jak i w Mołdawii ludzie posiadają polskie korzenie. Są ciekawi Polski, chcą się uczyć, studiować w Polsce. To jest motywacja, poznać język przodków. A czy wielu z nich przychodzi już na zajęcia, znając ten język? I jeśli tak, to w jaki sposób się uczyli? To bardzo różnie. Niektórzy istotnie pamiętają język przodków. Kultywują ten język, kultywują tradycje językowe w domu, aczkolwiek nie jest to język taki bardzo poprawny i zdają sobie oczywiście z tego sprawę ludzie młodzi, dlatego chcą doskonalić, powiedziałabym, język. Natomiast ludzie starsi też przychodzą i oni chcą wrócić jak gdyby wspomnieniami do tego, co przeżyli. Chcą mówić po polsku, chcą opowiadać, chcą się porozumiewać ze swoimi sąsiadami, w rodzinie mówić lepiej. Takie są motywacje. A jaka była Pani motywacja, żeby wyjechać za granicę i uczyć polskiego właśnie osoby z Polonii, No to jest takie pytanie, powiem, trudne, bo dotyczy mojego wieku trochę. Chciałam być jeszcze przydatna i to jest naprawdę szczera odpowiedź. I? No cóż jeszcze mogę powiedzieć? Chciałabym kultywować właśnie tutaj na obszarze Mołdawii, w Bielcach, naukę języka polskiego. To dla mnie też takie wielkie wyzwanie. Dlatego myślę zawsze, że muszę się bardzo starać, żeby naprawdę tego języka polskiego dobrze nauczyć i tych starszych i młodszych, tych wszystkich, którzy tego potrzebują. A co sprawia Pani uczniom najwięcej trudności w języku polskim? Sporo trudności sprawia wymowa. EO to już jest takie słynne polskie, pisownia zmiękczeń, pisownia półgłosek miękkich. To jest taki problemik, ale nieduży, bo są to ludzie, którzy naprawdę z determinacją chcą się uczyć języka polskiego i szybko pokonują trudności. Zajmowała się Pani kiedyś żeglarstwem. O tak, tak, ale to dawne dzieje. To już naprawdę... Co to daje w życiu? Co jest w tym takiego wyjątkowego? Co wyjątkowego dla mnie? Dla mnie to była przede wszystkim wielka przyjemność. Czuć ten wiatr, żagle. No, to jest takie wielkie wyzwanie dla człowieka i wielka właśnie przyjemność płynąć jachtem po morzu, chociaż ja pływałam tylko po Bałtyku, no i po jeziorze. A jezioro to Jezioro Dąbie, w Szczecinie zapraszam wszystkich chętnych. A właśnie w Szczecinie, jak ktoś wybiera się do Szczecina, to co powinien obowiązkowo zobaczyć? Obowiązkowo powinien zobaczyć Wały Chrobrego. Przepiękne rejony, no i oczywiście organizowany tam piknik nad Odrą, Dni Morza mamy w Szczecinie. To są naprawdę ciekawe atrakcje. Szczecin to piękne miasto, naprawdę zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.